Witajcie ludzie, a więc powtarzamy noc z piątą. Udało mi się dowiedzieć, w jaki sposób Freddy się do nas dostał i okazuje się, że on przechodzi między różnymi pokojami, a na sam koniec w tym właśnie pokoju widać jego oczy. I jeżeli spojrzymy na kamerę w tym momencie, inną kamerę, to będzie oznaczało, że... Będzie oznaczało, że on się wślizgnie do nas i nas zabije w jakimś krótkim okresie czasu. Właśnie to się stało w poprzednim odcinku. Ale jak na razie on się nie rusza. Cała reszta gdzieś sobie łazi. Więc najpierw będzie tak naprawdę sprawdzać to miejsce. Sprawdzać Foxiego oraz właśnie ten hall po prawej. Aby się dowiedzieć, czy Freddy się do nas nie zbliża. No i oczywiście światła, aby wiedzieć, czy Chucky i Bonnie do nas się zbliżają. Aha, i żeby... kiedy już Freddy jest faktycznie w tym pomieszczeniu po prawej, należy zamknąć drzwi po prawej, jeżeli chcemy sprawdzać inne kamery. Ale jak na razie się tutaj nic konkretnego nie dzieje. Bo niego ani Chucky się nie rusza. Możliwe, że przez to, że przegrałem, są mniej aktywni przez jakiś czas, ale... Tylko takie moje przypuszczenie. Znając życie, zaraz mi coś na ryj wyskoczy. A właściwie Foxy się w ogóle nie rusza, to też jest ciekawe. Tutaj Chucky podchodzi. Choco. Jak się naciśnie nos Freddy'ego, to wydaje taki odgłos. Dobra, Choco się zbliża. Na szczęście nie było w ogóle widać Freddy'ego tam. Chyba Choco odeszła. Ale podchodzi. Dobra, chyba odeszła. Ja pierdzielę, stary. Dobra. Czy ty się ruszasz? No niestety, Foxiego nie widzę. Dobra, on tutaj dalej stoi. Choco nie ma. To Freddy nie. O, dobra, ty stoisz, ty poszedłeś. Nie. Czy Choco tu jest? Nie ma. Dobra, ty jesteś tutaj. A nie, w tym, no tak, w tym chodzi. Choco. Gdzie jesteś? Wydaje mi się, jakby jedna. Jakby widać oczy Freddy'ego w tym pomieszczeniu, ale. Nie, tylko jakaś tam lampka w tym, czy coś. Kurde, bo oni mi znowu traci energię, tak jak grę temu. Dobra. Dobra, ty się nie ruszasz za bardzo. Oho, chyba Freddy jest w kuchni. A to może oznaczać, że on zaraz faktycznie będzie w tym pomieszczeniu. To nie będzie zbyt zadowalające, jak Foxy. Nie rusza się. Dobra, Freddy'ego tu nie ma. Słyszę czyjeś kroki. Dobra, to nie Freddy. Rozchodź tą muzyczkę coraz głośniej. Naprawdę może oznaczać, że Freddy się do nas zbliża. O kurwa, Foxy też. Ale dobra. Jak umierać, to spokojnie. Nie no, Freddy'ego nie zobaczę przez Choco. No zajebiście, dzięki. Aha! Dobra, jest Freddy. Zajebiście. Znaczy właśnie nie, ale... wiadomo, on teraz się skupmy na Foxy. A, ta kamera padła. O kurwa, dzięki. Dobra, czy Freddy jest w tym? Nie widzę. O, stary ludzie. Powiem wam prawdę. To może być ciężka noc. Dobra, chyba sobie poszedł. Dobra. Ale co z Foxim? Dobra, ale czy w tym miejscu... Cholera. Wszystkie kamery padły. Dobra, Fox nie pobiegł. Czy Choco sobie poszła? Dobra, ale cholera, czy Freddy tutaj dalej stoi? Nie możemy tej drzwi otworzyć, bo tutaj on się właśnie ślizgnie. Gdzie jest Bonnie? I się boję, że ten Foxy zaraz na nas będzie już w ogóle masakra. Czy poszedł Freddy? Nie, on dalej tu stoi. Nie muszą zostać otwarte. Czy Bonnie się do nas zbliża? Nie wiem. Nie do nas Foxy. O, dobra, Foxy nie biegnie. Nikogo tu nie ma. Może Freddy poszedł? Nie, Freddy dalej tu jest. No, panowie, może nam nie starczyć energii, nie? Ale cóż, Foxy się nie rusza. Czy Freddy poszedł? Freddy nie poszedł.
No to może być ciężkie naprawdę. Dobra, chodź dalej, tu jest. Przed poszedł. Ale właśnie nie wiem, czy jak nam zasłania, to... O kurwa, to czy Freddy poszedł? No nie wiem, chyba warto byłoby... Aha, no to... Tylko poszła. Ja pierdzielę. Stałem otoczony. Poszedłeś? Dobra, poszedł. Tylko czy Fox nie ruszył? Nie ruszył. Dobra, czego tu dalej jest? Ja pierdzielę. Chyba Choco poszła. Tak poszła, ale czy tam jest Freddy? Ta cholera twoja. Wydaje mi się, że to będzie przegrane. No, właśnie tam Freddy stoi. On chyba będzie tutaj cały czas stał. Dobra. Poszedł. No chuj wie, tak się zamieniają tymi miejscami, że po prostu nic na to nie poradzę, nie? Super, bo on jest obok. Zaraz popięknie. No Freddy tutaj dalej stoi. No powiem wam prawdę, zaraz się będzie przegrany mecz. No nic na to nie poradzę. Monik zaraz też wyskoczy na ryj. Może Freddy poszedł. No nie poszedł, to jest oczywiste. Dobra, bo nie sobie nie. Foxy też zaraz na mnie pewnie zraszuje. A Foxy to pewnie stoi. No, może już po nas tak naprawdę. Może ten poszedł, a nie poszedł. Jak z Foxy. O kurwa, Foxy to biegnie. No to. Nie no, to jest przegrane. 2 godziny nam brakowało do wygranej. Po prostu spróbujemy jeszcze raz. Prepare yourself. Screamer is coming.